Cześć! Cześć, dzisiaj wyjątkowo witamy Was w środę, głównie ze względu na urlopy i na długi weekend. I na długi weekend, czyli mamy piąteczek w środę. W związku z tym będzie troszeczkę mniej, ale równie treściwie, bo się wysypały troszeczkę też premiery. Choćby dzisiaj. Tak, no kolejna nas czeka, Xiaomi będzie nowe albo nawet dwa, no, ale o tym za chwilę, bo tak naprawdę dzisiaj to się sypnęło Nokiami i to ostro. Trzy modele, nie? Wyskoczyły rzeczywiście trzy modele, przy czym Nokia zaczęła stosować specyficzną dosyć metodę nazewniczą. Co prawda to już miało miejsce przy szóstce, ale tak półoficjalnie. Natomiast w tej chwili mamy Nokia 2.1, 3.1 i 5.1. Czyli 2.1. Pisane z kropeczką. Tak, z kropką pisane. Czyli za chwilę będzie 2.2. No 2.3. Tak, tak. Ale przynajmniej dzięki temu się można w ofercie Nokia jakoś połapać. W sumie nie jest to głupie. Znaczy ja powiem szczerze, wolałem jak to były czterocyfrowe numerki. Nie wiem jak ty. No, mi się to podobało i kiedy smartfony były oznaczane rzeczywiście w inny sposób, w tej chwili to by nie było potrzebne, tak? No tak, bo jest ich mniej po prostu. Dokładnie. Chociaż w zasadzie wszystkie smartfony się robią takie same. Dwójka ma wyświetlacz 5,5 cala w rozdzielczość HD, czyli bez długiego wyświetlacza zdecydowało się HM ten telefon wypuścić. Jeden aparacik fotograficzny, pamięć marna, bo w 1 GB RAM-u tylko. I jeżeli chodzi o procesor, o kurczę, wyleciało mi z głowy. Snapdragon 425, ale jeden aparacik z tyłu, bo z przodu jest drugi aparacik. W dwójce jest 425, tak? Tak. 8,5 mega aparaty mają. Tak, tak. A telefon jest o tyle ciekawy, że ma, słuchajcie, wielką, jak na te parametry, oczywiście na te bebeszki słabe, to ma wielką baterię, bo 4000 mAh i jeszcze, żeby było jeszcze weselej, to ma głośniczki stereo z przodu. Tak, dwa głośniki ma rzeczywiście. To jest, ja powiem szczerze, troszeczkę nie dowierzałem, wpisując to do specyfikacji, ale raz, że obejrzałem zdjęcia, dwa, że poczytałem dwie różne specyfikacje z prośbą do Nokii o przysłanie, a trzy, że jeszcze obejrzałem film reklamowy, gdzie też się Nokia chwali tymi dwoma głośnikami, w związku z tym one najwyraźniej tam są. Dziwne, a telefon będzie tani, bo no, na razie to też nie jest cena oczywiście na polski rynek, tylko ta taka sugerowana, podawana przy premierze 430 zł wychodzi. W Polsce, któż wie, może będzie nawet troszeczkę taniej. Podejrzewam, że będzie. Bo Adam no, przeliczał z euro z tego głównego newsa. Dokładnie. Tam, dzisiaj tam było śmiesznie, bo ten jeden telefon akurat miał cenę wyrażoną w dolarach, co jakby też w pewien sposób sugeruje, że on nie wszędzie będzie dostępny. Pójdzie a pozostałe dwa modele, czyli Nokia 3.1 i 5.1, już miały cenę wyrażoną w euro. No zobaczymy. Dodajmy, że dwójka jest jedynym telefonem, który ma te dwa głośniki, bo ani trójka, ani piątka nie mają dwóch. Tak, tamte z kolei mają już ekrany 18:9, więc może dlatego nie zmieściły się głośniki. Ale żaden nie ma podwójnego aparatu, ani z tyłu, ani nie, z przodu, nie, prawda? Nie. Pojawia się czytnik odcisku palca, się tak, pojawia. NFC. Pojawia się NFC, z tym, że z NFC uważajcie, dlatego tak, że w jednych jest, w innych nie ma. No to oni tam podejrzewają na wybrane rynki to NFC. Najlepsze będzie. Jest to, że w przypadku trójki podaje się dwa procesory, to znaczy inny procesor jest podawany na stronie, jak zerkniecie, tam jest 6750, jeżeli dobrze pamiętam. Czy 50, nie, 50, 6750. Tak. Natomiast ja dzisiaj poprosiłem polski oddział o tabelę ze specyfikacją i tam jest inny procesor, tam jest Helio 10, czyli 6755. Wbrew pozorom różnica jest całkiem spora. Ciekaw jestem, czy to wynika z tego, czy będą różne rzeczywiście wersje, no bo wiadomo, że różne wersje, różne rynki, są różne może wersje tak pamięci. Być. Bo trójka ma RAMu 2 albo 3 giga i 16 32. A, powiedzmy jeszcze, że one mają, szczególnie w przypadku dwójki, że tam jest jednak ten Android, który da radę na Android Go, giga, dokładnie, który czyli da ten odchudzony, ale te pozostałe już mają normalnego Androida. I obietnice w zasadzie we wszystkich modelach aktualnych Nokii jest obietnica update'u do Androida P. Nie wiem, czy to ci. Tak. Bo to tak, tam też tak, oni tak, podawali tak. Przy okazji właśnie premiery tych nowych modeli, że i Sirocco dostanie i tam jeszcze. Wersja systemu jest różnie podawana, bo jest albo jako 8.0, albo jako 8.1, ale wszędzie jest Oreo, także tutaj nie będzie żadnego problemu. Jeżeli chodzi z kolei o ceny, to trójka to jest ponad 600 zł i ponad 700 zł w zależności od wersji pamięci. Tak. A piątka to jest ponad 700 i ponad 800 i ponad 950. Z tym, że no rzeczywiście w tej chwili możemy zaokrąglać, dlatego że te ceny jednak to, na polskim rynku dokładnie, są troszeczkę inne. U nas te ceny będą inne, więc ale rząd wielkości znacie, bo mniej to więcej. Jest
rząd wielkości się nie powinien zmienić, tam będzie 5 dych w jedną, w drugą. No. Trójka ma, bo o tym nie powiedzieliśmy, trójka ma wyświetlacz 5.2, dobrze pamiętam, czy 5.4? 5.2 HD+. 5.2 HD+, czyli już długi. Natomiast piątka ma 5.5 i Full HD+, czyli już taki zupełnie przyzwoity ekranik. Jest, i też dwie wersje pamięci, tak? I tak, identyczne znowu. Jak trójka, też 2.3 i 16.32. Jeszcze coś, w piątce zadebiutował nowy procek Mediateka, Helio P18, z nim jeszcze nie mieliśmy do czynienia, on współpracuje z grafiką Mali T720 MP3. No i co, no i tyle, no jakoś Mediatek się tym układem nie chwalił, albo nam po prostu umknęło. To znaczy w jednym Meizu, zdaje się, on był zapowiadany, ja nie wiem, powiem szczerze, bo dzisiaj właśnie, czy się tak dokładnie nie sprawdziłem. Uzupełnimy dane procesora troszeczkę później. W tej chwili wiadomo, że to jest jednostka czterordzeniowa, wiadomo jaka jest grafika, ja tam podałem po prostu w katalogu tyle, ile wiemy na szybko. Natomiast sprawdzimy dokładnie jeszcze, co on sobą reprezentuje. Aha, no jeszcze o bateriach nie powiedzieliśmy, bo wiem, że Was to też w pewien sposób interesuje. 4000 w dwójce i to jest bardzo fajna. Ta dwójka, tak. Natomiast pozostałe mają niecałe 3000, bo tam mamy w trójce jest 2990, a w piątce, patrzę na ściągę, 2970 podali. Niecałe 3000. Jest słuchajcie, gorzej, jeszcze jedna rzecz. W związku z tymi różnicami w specyfikacjach trójki, tam nie tylko chodzi o NFC, nie tylko chodzi o procesor, bo NFC, pamiętajcie, w zależności od wersji, także jeżeli będziecie kupowali w jakichś dziwnych miejscach, zwracajcie uwagę po prostu. U nas będzie NFC. To, co będzie w oficjalnej dystrybucji, jeżeli będzie, to będzie NFC. To, co w Europie jest w oficjalnej dystrybucji, ma NFC. No, chińskie mogą nie mieć, bo oni tam w ogóle jakoś z tego. Natomiast tam jeszcze są różnice dotyczące na przykład Wi-Fi. Dlatego, że w jednej wersji trójki jest standard AC, a w drugim nie ma AC. Powiecie, że niewielka różnica. No jednak troszeczkę różnica jest. Jednak jest. Ze względu na to. Poczytajcie informacje dodatkowe. Bardzo Was proszę, dowiecie się o wszystkich różnicach, które znalazłem i zaznaczyłem tam właściwie, jakie są, gdzie trzeba zwrócić uwagę, żeby się nie naciąć na jakąś inną wersję, która nie do końca Wam będzie odpowiadała po prostu. Ja tylko dodam, że Jacek mówi w tej chwili o informacjach dodatkowych na kartach katalogowych, które macie podlinkowane w opisie filmu. Nokia. Podobają się tak w ogóle te nowe Nokia, czy tak średnio? Szczerze? Znaczy, nie zwróciłbym uwagi. Chyba, że na tą dwójkę, jakbym szukał czegoś bardzo taniego, to może ze względu na ten akumulator i głośniki, ale jest cholera, fajna bateria i są fajne głośniki. Tak, ale słuchaj, no jeżeli to chodzi z Androidem Go, to działa. Nie wiem, powiem Ci tak, ja uwierzę, jak zobaczę. Tam są podstawowe wersje live społecznościówek, na przykład Lite, przepraszam. Tam są okrojone aplikacje, które muszą być. Bo reszta działa na czystym Androidzie, zdaje się, nie? No tak, no tak mi się zdaje. W ogóle Nokia mają czystego Androida. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli nie macie jakichś niesamowitych środków na zakup smartfona, a chcielibyście mieć stosunkowo duży wyświetlacz 5,5 cala, to ta Nokia 2 wygląda na całkiem fajny interes. Przede wszystkim wtedy, kiedy potrzebujecie telefonu, który wytrzyma dłużej niż dzień bez ładowania. Ja co prawda radzę oczywiście, jak zawsze, żeby wziąć do ręki, obejrzeć, czy to Wam się spodoba i jak to działa, bo dopóki nie przeprowadziliśmy właśnie testu. Słuchaj, ostatnio nas posądzał jeden z użytkowników, że reklamujemy najgorsze telefony na świecie LG, bo o LG mówiliśmy dużo. Słuchajcie, my nie reklamujemy telefonów. My mówimy o telefonach takimi, jakie one są. O tym, co się zdarzyło w ciągu tygodnia, o tym, co się pojawiło. Jeżeli nam się coś podobało, to mówimy o tym, że nam się podobało. Natomiast globalnie rzecz biorąc, a jak będziemy coś reklamować, to Wam kurde o tym powiemy. Oczywiście. Że ej, teraz reklamuję. W każdym razie nie reklamujemy niczego tak naprawdę, jeżeli o tym nie wspominamy, a do tej pory nam się nie zdarzyło reklamować. Ale jakby jakiś producent chciał się u nas zareklamować, to serdecznie zapraszamy. Jak najbardziej. Ja mówię na przykład z sympatią o smartfonach, których sam używam i uważam za dobre. I no to możecie to nazwać reklamą, ale to nie jest reklama płatna. Nikt mi nie płaci za to, że ja mówię dobrze o smartfonach, które lubię. Ale to wiesz, najbardziej lubisz ten, którego masz, bo to jest najlepszy smartfon na świecie, tak, zawsze. Tylko że widzisz, przyjąć trzeba, że no, jakby przerób mamy całkiem spory, w związku z tym zostają u nas najczęściej te, albo decydujemy się na zakup tych smartfonów, które wypróbowaliśmy, wiemy, są bardzo dobre po prostu. Tak, tak, dokładnie. Ale to jest też trochę tak, że mówię, trzymajcie się tej zasady, że najlepszy smartfon to jest ten, którego właśnie sobie kupiliście. Poza tym ja bym, powiem szczerze, jako
jako ostatnią rzecz podejrzewał, że ktoś nas oskarży o reklamę LG. Ktoś najwyraźniej nie oglądał naszych poprzednich filmów. Pewnie tak. Gdyby oglądał, to by nas w życiu nie posądził o reklamowanie LG. Mimo tego, że markę oczywiście lubimy podobnie jak wszystkie inne. No tak, ale mówią też, że reklamujemy Samsunga, także też, to jest tak? Normalne. Tak, no okay. Oczywiście, no nieustannie. Słuchajcie, globalnie rzecz biorąc, reklamujemy smartfony, mimo tego, że kasa nam za to nie spływa. To jest dopiero interes. Kurde, patrz, ale jesteśmy frajerami, no. Oni nam tyle kasy powinni płacić. Gadamy dalej. Dobra, Honor się pokazał, 7S się nazywa. Tak, mam takie uczucie, jakbym go już ze dwa razy widział wcześniej. No bo go na pewno widziałeś, no. Bo jest troszeczkę podobny, słuchajcie, do smartfonów, które już na rynku są. Specyfikacja, specyfikacja nie jest jakaś niesamowita, od po prostu kolejny poprawny średniaczek, tak. Tam jest 5,45 cala, HD+, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. HD+, plus, tak, exactly. Niedużo pamięci, bo chyba 2 RAM-u i 16 flesza. Też mam nadzieję, że dobrze tak pamiętam. Tak jest. Plus microSD oczywiście, ale... Aparatów nie pamiętam. O, zaraz powiem o aparatach, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest jeden z nielicznych na rynku smartfonów, który ma niehybrydowy dual SIM, czyli możemy wpakować i dwie karty SIM, i kartę microSD osobno. Ja to strasznie zacząłem doceniać, no, kiedy po prostu przestało się to pojawiać w telefonach, bo kiedyś taki był standard, a później przyczyna te hybrydy. Niewiele osób zwracało uwagę. Tak, no. Aparaty są 13,5 mega, czyli taki średniakowy standard. No. Czyli 13 z tyłu, 5 z przodu. No, z reguły tak jest i tak właśnie jest w tym przypadku również. Ceny tak dokładnie nie podali. No, wiadomo, że będzie poniżej $150. No, ale to wiadomo, no, ogłoszą, to będzie wiadomo, z tym, że to dostępność w Chinach. Więc... Jeżeli Wam się spodoba design tego smartfona, ale stwierdzicie, że ojej, ale ja bym chciała mieć z tyłu jednak dwa aparaty, to są smartfony Huawei'a i Honora chyba za moment będą też z identycznym designem, tylko z dwoma aparatami, ponieważ tam jest taki moduł, w którym da się dołożyć, jest wystarczająco dużo miejsca i Chińczycy dołożyli, także tłukam tego jak pooglądacie troszeczkę u nas ostatnie Huawei'e wrzucone do katalogu, to znajdziecie z takim identycznym. Tak, tylko patrzcie na nazwy, bo one wszystkie wyglądają podobnie, są szczególnie te średniaczki klepane na jedno kopyto, także no też zwracajcie uwagę, na który telefon patrzycie, bo powiem Wam szczerze, ja w tej chwili się zaczynam mylić i nawet jak testuję kilka telefonów w tej chwili, akurat tak się złożyło, że mam w recenzjach ze 3 telefony, które są naprawdę bardzo do siebie podobne i w tym samym rozmiarze. I cholera, ja naprawdę muszę odwrócić na tył, obejrzeć z każdej strony, który to jest. Ja Wam powiem przy okazji, jako że już mówimy o Huawei, przypomniało mi się o pierwsze, że w tygodniu puszczaliśmy dwa newsy. Jeden o tym, że na liście Forbesa Huawei wskoczył na bardzo fajne miejsce, 78 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Jako jedyny chiński producent smartfonów, jest rzeczywiście bardzo wysoko. Druga rzecz, Huawei pochwalił się wynikami, które są rzeczywiście bardzo wysokie, ponieważ kilkunastoprocentowy wzrost w ciągu roku to jest naprawdę bardzo dużo. Mhm. Poza tym Samsung się również przy okazji pochwalił. Tak, dosłownie w tym samym momencie co Huawei. Jola tam pewien wnioseczek wysnuła, który mnie się bardzo podoba. Samsung właściwie broni pozycji lidera. To jest tak, że oni mają dobrą pozycję i ją utrzymują. Huawei podskakuje w tej chwili troszeczkę wyżej. Ciekaw jestem, powiem szczerze, co z tego wyniknie i jak to będzie w przyszłym roku na przykład. Mhm. Ciekaw jestem oczywiście Mate'ów, które pokażą. Natomiast mówię to wszystko dlatego, że ja byłem jakby na spotkaniu, na którym Huawei się chwalił tymi wynikami i dostałem obietnicę, że dowiem się troszeczkę więcej o serii Y. O takiej, którą troszeczkę obśmiewaliśmy ostatnio. Tych najtańszych. Ale to są najtańsze telefony Huawei. Obśmiewaliśmy dlatego, że one miały być zarzucone. To znaczy ta seria miała być pozostawiona, miał Huawei do niej nie wracać. A jednak zdecydowano się wrócić. Ja jestem ciekaw, powiem szczerze, względów marketingowych, jakie przemawiały za tym, żeby je wprowadzić, bo nie wiem, powiem szczerze. No jak to? No rynek przemówił. No jesteśmy, kurde, narodem biednym. Bardzo no i potrzebujemy tanich telefonów. No. Bardzo możliwe. Z Biedronki taki. Zapowiadam, że może się czegoś dowiem. To będzie w przyszłym miesiącu, to prawda, ale to już od razu Wam mówię, że czegoś się o tej serii dowiem. No, to takie przysłowie ukołem, gdzie dwóch się bije, tam korzysta Xiaomi. Słuchaj, ale no tak, korzysta Xiaomi. A propos Xiaomi, to słuchajcie, będziemy mieli teraz premierę 31, czyli jutro, tak? Czyli jutro. Jeszcze nie spojrzałem na godzinę, więc to albo jutro naszego czasu, albo pojutrze premierem będzie u nas opisane. Z tym, że
Mi 8. Tak, 8 oczywiście, że 8. Będzie u nas opisane, no dzisiaj no nie możemy za dużo jeszcze o nim powiedzieć, więc no słuchajcie, nie mówimy, przegrzebałem ile było można. Jest całe mnóstwo plot, są nawet pełne specyfikacje, ale nie ma żadnej pewnej. Dokładnie. To co wiemy na pewno, to to, że będzie miał Snapdragona, przynajmniej ta główna wersja, bo jest Snapdragon 845, będzie jeszcze SE, no który wypłynął no, przed dużo później, no, tak. Chyba dzisiaj albo wczoraj. Snapdragon 845 i jeden aparat tylny 20 megapikseli i tyle. Ale będzie podwójny generalnie, podwójny. Z tym, tak, że tak, mówimy tak, o tej głównej matrycy, nie? Tak, tam będą te duże piksele. W tym SE z kolei było zdjęcie folii ochronnej na ekran i tam było znowu pokazane, że z przodu też 20 będzie. Tak. Zobaczymy, do tego jeszcze będzie Mi Band trójka, tak, opaska. Tak, zachodzę w głowę, co to jest EDA. Do tej pory to było Second Edition, tak? Special Edition może być, Special bo Edition. Ja mam takie podejrzenie, zobaczymy, czy się sprawdzi. Mówię to dzień przed premierą. No, jest 8-lecie Xiaomi i może ten SE Special Edition to będzie właśnie ten taki jubileuszowy telefon z jakąś 8 pierdykniętą na pleckach albo coś. Nie wiem, zobaczymy, ale no, równie dobrze może to być tańszy wariant Mi 8 i tyle, i w ogóle z tą 8 rocznicą nikt się tam nie będzie specjalnie wyobraziłem sobie właśnie, że jestem fanem Xiaomi, idę do tatuażysty, na plecach niech mam pierdyknie 8. Tak sobie wyobraziłem. Możesz dać, no ja na przykład mogę sobie na głowie tu napisać Xiaomi najlepsze. Ale mogliby, nie wiem, na koszulkach na przykład 8 drukować albo coś, żeby był. W każdym razie premierę odnotowujemy, Adam pewnie o niej troszeczkę powie. Tak, no będzie newsik, także zaglądajcie do serwisu po prostu. Co nam jeszcze zostało? No jeszcze Meizu było w tym tygodniu. Meizu M6T. Powtórka z rozrywki trochę też, nie? Trochę bym tu ziewnął, bo w zasadzie to jest... Kolejny średniak z rozciągniętym ekranem, 5,7 cala HD+. Poza tym większym ekranem jest podobny trochę do Nokii 3, bo to też mam MT6750. No tak. Są za to trzy wersje pamięci mamy. No 3+32, ale... 4+32 i 4+64. Co jeszcze mogę wam o nim powiedzieć? Aparaty. 13,2 megapiksele z tyłu ze światłem 2.2.2 i 4, z przodu 8 ze światłem 2.0, bateria 3300, ceny po kolei, zależnie od pamięci, przeliczając na żywca z yuanów, to jest 460, 575 i 630 zł. I z rzeczy ciekawych, telefon ma czytnik linii papilarnych, który się nazywa, muszę podejrzeć, MBEC, który jest nie tylko czytnikiem, ale również służy do jako touchpad, do obsługi interfejsu po prostu, czyli tam odpowiednia sekwencja w prawo to jest back, czy tam w lewo, w drugą stronę jest menu ostatnich. Trochę jak w Huawei, jak ktoś ma Huawei, ja to znam. W Xiaomi też to, nie w Xiaomi, w Motorola też to jest. Widzicie, no znowu mi się telefony mylą, które testuję. W różnych markach to różnie działa. Nie powiemy wam teraz, w jakich markach to działa dobrze. Nie, no mogę wam powiedzieć, że w Motorola działa, tak, bo Motorola właśnie kończę testować, niebawem będzie recenzja na kanale, także też już zapraszam. W Moto G6 Plus działa to całkiem nieźle, tyle, że się trzeba przyzwyczaić. Ja już się przyzwyczaiłem i teraz znowu drugi telefon, na który się przesiadłem, też tak miziam. W sumie fajne, bo te przyciski znikają z ekranu, nie zajmują miejsca na wyświetlaczu. No tyle, że się musicie przyzwyczaić, no i później jest smuteczek, jak się już do tego przyzwyczaicie i kupicie telefon, który tego nie ma. No to się trzeba odzwyczajać. No wesoło jest. Takie trochę dziwne nawyki się człowiekowi załączają. Adam mówił o trzech wersjach pamięci, podał jakie są flashy, jakie są ramy, natomiast wersje są takie, że jest 3,32 zdaje się, a potem jest 4,32 i 4,64, no, tak, stąd żebyście ceny sobie połączyli. No tak powiedziałem, te trzy wersje wymieniłem, dobra. No i co, jeszcze się Samsung taki dziwny pokazał, nazywa się Y3. U nas go nie będzie, będzie w Korei chyba jeszcze gdzieś, to znaczy, nie? Znaczy, wiecie co, jeżeli chcecie podobnego Samsunga znaleźć, to on jest do znalezienia. On miał swego czasu, znaczy nie, ja sprawdziłem, on miał premierę, bo White 2 była rzeczywiście w Stanach, ale nie tylko, bo w Europie też, natomiast White 3 pojawiła się jako On 7 Prime. A widzisz. Z tym, że specyfikacja jest troszeczkę inna. Tak, znaczy one się pojawiają rzeczywiście głównie w Indiach. Nie tylko, co prawda. Nic ciekawego, także według mnie niewiele tracicie.
Tak, specyfikacja jest bardzo podobna, nam się troszeczkę różni pamięcią, trochę się różni aparatem, zdaje się, ale to jest już to sama wiem, konstrukcja. Już wiem, dlaczego na niego zwróciłem uwagę. Tak. Bo tam w tych materiałach promocyjnych, które widziałem z Korei, jak sobie tłumaczyłem, że on jest adresowany do pokolenia 40+, czyli 40-latków i trochę starszych. No kurde, obaj jesteśmy po 40, ja bym nie chciał takiego telefonu na Sony. Może Koreańczycy są inni. To znaczy, gdybym musiał mieć, to bym miał, nie ma problemu, natomiast może niekoniecznie, no, ale nawet w tej cenie, bo już wiadomo, no kwestia ceny jeszcze wchodzi w rachubę, ale nawet wydając tyle pieniędzy, bo on ma 574 zł, tak 1:1 przeliczając kosztuje, no to bym też poszukał innego smartfona. Jest jedna rzecz, słuchajcie, raz, że dowiedziałem się od dobrego, sympatycznego znajomego z Samsunga, że Koreańczycy są ludźmi troszeczkę podobnymi do Polaków. Raz, że mają sporo dosyć trudnych przejść, choćby właśnie podział na Koreę Północną i Południową. Naprawdę uwierzcie mi, że chcieliby jedni do drugich wrócić i się połączyć. W tej chwili jest to niemożliwe ze względu na politykę. Ale mówił jednocześnie mi ten dobry kolega, że w Koreańczycy są... serdecznie. Pozdrawiamy Mateusza. Mówił oczywiście, że Koreańczycy są ludźmi bardzo skromnymi i że im się nie wypada chwalić właściwie czymkolwiek. Ludy wschodu globalnie mają podobnie, niemniej nie wszyscy. Koreańczycy jakoś wyjątkowo, tam nie ma różnych kolorów samochodów na ulicy. Jeżeli popatrzycie, to zobaczycie, nie wiem, czarne, białe, szare. Tego typu przede wszystkim. Rzadko się zdarzają jakieś kolory bardziej żywe. No, u nas też w tej chwili, ale czerwone na przykład stoi. I myślę sobie, że tutaj w tego rodzaju specyfikacje mogą działać. To znaczy na takiej zasadzie, że nie potrzeba mi lepszego smartfona. Dokładnie, no, robi swoje jaka i tyle. Jaka by to nie była nie wyróżnia się. Bo on właśnie, on tak stylizację ma taką zachowawczą, jak... Tak. Klasyczny styl Samsunga, takie zaokrąglone rogi, guziczek na dole, rameczka nad ekranem, pod ekranem taki jest właśnie stonowany. Nie wyróżniam się, nie zwracam na siebie uwagi, jestem człowiekiem skromnym, godnym, tak? Na takiej zasadzie. Stąd może właśnie, ma to sens, tym bardziej, że smartfon jest dedykowany dla Koreańczyków. On się pojawił w SKT u operatora koreańskiego, w związku z tym, cóż. Może to jest jakiś sposób. No, a swoją drogą może wypłynąć u operatorów amerykańskich też, dlatego że to jest też ten rodzaj konfiguracji. Dziwcie się, jak się coś takiego pojawi. Pamiętajcie, kto wam o tym pierwszy powiedział i w ogóle kto wam o tym powiedział, bo polskie serwisy, zdaje się, nie dostrzegły w ogóle tego modelu. Polskie serwisy rzadko dostrzegają modele z tej najniższej półki, głównie dlatego, że producenci też ich za bardzo nie reklamują. One nie przychodzą na testy, rzadko się tak zdarza. Jest to spowodowane, słuchajcie, głównie tym, że jest bardzo sporo recenzentów, którzy wymagają od modeli najtańszych tego, co wymagają od tego samego, czego wymagają od modeli flagowych. To jest po prostu niemożliwe ze względu na specyfikację. Każdy, nawet najsłabszy model powinien działać w obrębie tego, co sobą reprezentuje. Dokładnie, tak? Czyli jeżeli ma aparat 5 megapikseli, powinien robić dobre zdjęcia aparatem 5 megapikseli. Ale to nie tylko... Nie wymagamy nocnych na przykład. Tak, ale to nie tylko Jacku recenzenci, bo często czytelnicy też piszą mi pod recenzję, o Jezu, jakie słabe zdjęcia robi. Patrzę, no, ale hello, to jest telefon za 400, czego ty pamiętać, wymagasz, ile kosztuje, jaką ma specyfikację. Trzeba pamiętać o tym, że nigdy tak, słuchajcie, nie będzie, że rzeczy, które są jakby podlegają gradacji, czyli są różne klasy danej rzeczy, że te, które będą miały najniższą klasę, będą spełniały wymagania kogoś, kto do tej pory używał tej najwyższej. No to jest niemożliwe. No dokładnie tak. No i trzeba patrzeć na cenę. No, wszystko ma swoją wartość i w odniesieniu do ceny można porównywać, nie wiem, dwa telefony do 500 zł. Jeden kosztuje 550, ma coś więcej niż ten za 540 i wygrywa. I tyle, ale bez przesady, tak? No. A skoro już mówimy, słuchaj, o takich straszliwych słabiznach, to powiedzmy o tym, że iPhone wypuścił nowy telefon i wcale nie jest to smartfon, tylko jest to... Komórka do dzwonienia. No. Jest to telefonik do dzwonienia, slider z normalną klawiaturką, taką, na której ta dziewiątka działa, ze słabiutkim aparatem do robienia, zdjęć, etykiet VGA, sklepie, ale tak? Chyba też tym aparatem nie zrobisz. To jest po prostu telefon do dzwonienia dla kogoś, kto nie potrzebuje smartfona, ale na przykład chciałby sobie móc odebrać telefon jedną ręką, to wtedy odsuwa klapeczkę,
I ma odebrany tam telefon. Tam jest ekranik, kufałka, tak, 240x420 i tak naprawdę, przycisk SLS, tak, który można trochę wspomnieć, tak dla seniora, ale ja już też właśnie widzę, że coraz mniej seniorzy z takich telefonów korzystają. Jest dosyć wyraźna klawiatura, dosyć duże literki, w związku z tym, jeżeli ktoś nie potrzebuje smartfona, można obejrzeć, znaczy jedyna rzecz, która mnie jakby odstręcza troszeczkę od tego telefonu, to jest cena, bo on kosztuje 170 zł. No tak, trochę sporo, jak na takie, no takie proste urządzenie. No, to jeszcze może być na przykład telefon do biura, wtedy kiedy komórki używa się jako, nazwijmy to, substytutu telefonu stacjonarnego, no tak? Leży cały czas na biurku, to on ma taką fajną bazę do ustawienia, może sobie stać na biureczku. No i w zasadzie tyle, no odnotowujemy, że coś takiego pojawiło się na rynku, no bo możliwe, że gdzieś w którymś sklepie na to traficie. Konkurencja jest dosyć duża również w tej dziedzinie tych telefonów najprostszych. Ja ostatnio byłem w jednym z elektromarketów i potrzebne właśnie tak pooglądać. Faktem jest, że starają się już w tej chwili pozostawiać tylko te najprostsze telefony, albo bardzo charakterystyczne, takie, które mają coś ciekawego w wyglądzie. Widziałem na przykład fajne, duże klawisze, które z dużym skokiem, który można było wciskać, bardzo mi się spodobało, mimo tego, że marka mi się nie podobała. Dla specyficznych potrzeb po prostu. Dla specyficznych potrzeb. Także wybór jest całkiem spory, można sobie wybierać. Mamy... Na pewno nie warto się śmiać z tych telefonów, nie. No bo skoro ktoś je sprzedaje, to nie robi tego hobbystycznie, jest tylko ktoś je musi kupować, nie? Ktoś kupuje, dokładnie. Także tyle. I to jest chyba wszystko, słuchajcie, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Pamiętajcie, że były tylko 3 dni. Myśmy i tak rozgadali jak zwykle. To jeszcze Wam powiem informacyjnie. Następna tygodniówka, no niestety za 2 tygodnie, bo Jacek udaje się na zasłużony wypoczynek. A ja mam potąd recenzji, także też nie będzie kiedy, więc widzimy się za tak naprawdę 2,5 tygodnia, nie? Za 2,5 tygodnia. Bardzo mi przykro, że nie będziecie mogli mnie oglądać w przyszłym tygodniu. Napiszcie, czy żałujecie. Możecie słać pocztówki, naprawdę. Natomiast my Was żegnamy tak serio, zupełnie życzymy Wam wszystkiego miłego weekendu. Wypoczywajcie również od nas, tak, jest długi weekend. Także... Weekend. Cztery dni co najmniej. Także bawcie się dobrze, zapraszamy na nasze pozostałe filmy, oglądajcie. I dzięki, że jesteście z nami, że komentujecie i że poprawiacie i w ogóle za wszystko dzięki. No, trzymajcie się. Cześć. Ciepło.